Uwaga, akcja! Co każesz, bracie? Czas znowu bić w te mury? Ruszysz wnet do Krakowa. Ja? On? Koniecznie, to prędko. Polacy będą mieli nową królową. Nigdy nie był na dworach. Znaczy, on nigdy nie był na dworach, to dość... poważna sprawa. Pokłonię się nowej władczyni. I nie przyniesiesz wstydu królowej Litwy? Gdybyś choć raz Skrygiał dał pierwszeństwo rozumowi przed językiem. To co? Ogłosiłby cię nadwornym mędrcem. Co mam powiedzieć królowej? Że Litwa jest jej przyjazna. I o mnie musisz jej opowiedzieć. Że zawsze masz swoją rację. Że nikogo nie słuchasz, że nikomu nie wierzysz, że zawsze... Nie jesteś wierny tym, którzy są po twojej stronie? O Skrygiale nic nie mów. Jego sława samo go wyprzedza. Co dla ciebie najważniejsze jest? Byś miał baczenia, roztoropność i zachował wdzięk. Młody jesteś i królowa młoda. Niech cię zapamięta. Odmień obraz Litwina. Wciąż tylko słyszę, że jesteśmy dzicy, odrażający, brudni, słabi. Zmień to. Pokaż, jacy jesteśmy naprawdę. Ojca... przyjmowano tam przece. Ojca miłowała królowa Elżbety i królowa Eldona. A kogo mam pokochać, królowa Jadwiga? Jedź już! Wielki książę posyła cię. Przechwyciłeś, jak kazałem, żywność dla oblężonych. Tak. Antek, a możesz to zrobić bliżej prawej strony, bo to fajne, tylko bliżej... Tu. O, tu, tu, tak, przechwyciłeś, tu, idealnie. Tak. Dobrze, niech się podadzą, nie spotka ich krzywda. No niestety, mam dla ciebie złą nowinę. Wielki marszałek Konrad Wallen odruszył z Malborka. Kiedy to będzie? Z odsieczą? Z odsieczą? Niestety. Kiedy to będzie? Za kilka dni. Dlaczego oni są w tacy zawzięci? Czy to szaleństwo zakonu nigdy się nie skończy? A twoje? Dobrze wiesz, że powinienem jechać do Krakowa. A to jest na wyjście. Dobrze wiesz, że powinienem ja jechać do Krakowa. To ach, to wyjście, za nim. No? Dobrze wiesz, że to kurwa ja! Nie tak właśnie, tylko wiesz, goryczą, nie? A on poszedł w ogóle, no. Dobra, dupę koszuleczkę.